dniu dzisiejszym odwiedziliśmy Teatr Nasz, na deskach którego czas i miejsce miał spektakl noszący tytuł Dziady. Nasza obecność na tym przedstawieniu pozwoliła nam poznać, w jaki sposób do spektaklu przygotowują się młodzi aktorzy. Posłuchajmy. Tytuł przedstawienia to Dziady i ja gram Zosię, dziewczynę, która nie chciała zamęścia i umierając nie może dostać się do nieba, ponieważ nikogo nie kochała. No, razem tutaj z grupą przygotowaliśmy się dobry miesiąc. Jakie są nasze role? Śmierć, Zosia i Aniołek, a później też wchodzę w drugą postać, Pasterki. I to jest trudne, ponieważ szybko muszę się przebrać i zmienić swój charakter, muszę się nastawić do drugiej roli, to jest zupełnie coś innego, także jest trudno. Trudno jest też zagrać moją rolę, gdyż gram śmierć, to rola męska, a jestem dziewczyną, jak widać. Najgorzej jest nauczyć się mówić jak śmierć, wzbudzać pewien strach i taki dystans. I tego się tutaj uczyliśmy przez ten dobry miesiąc. Cynizm. Świadomość władzy. Tak, i wyższość w stosunku do innych ludzi. Nie żyją i to i tak nic nie osiągną tego. To i tak nic nie zmieni, że przyszli na Dziady. Zaczęliśmy najpierw czytać tekst, później ustalaliśmy rolę. Później do każdej postaci musieliśmy dopasować jego charakter, historię, to co przeżył, dlaczego tak się zachowuje, a nie inaczej. I to też trochę trwało, ponieważ każdy miał inne pomysły, trzeba było z każdego pomysłu wziąć to co najlepsze. I to też jest trudne, ponieważ trzeba zestawić zupełnie inne pomysły. I jakoś nam to wyszło i jakoś teraz myślimy, że po tych dwóch miesiącach jest efekt, jest duży postęp. Myślę, że wiek i to, z jakich jesteśmy środowisk, to tylko nas łączy. Każdy ma jakiś pomysł na siebie, każdy jest różną osobowością i daje do każdej postaci tak naprawdę bardzo dużo. Gdy na próbie mówimy swój tekst, zawsze robimy chwilę przerwy i pytamy się, czy dobrze to mówimy. No i wtedy zaczyna się burza mózgów, co, gdzie, jak to powiedzieć, a może zrób to tak, a może inaczej. Pokazujemy, jak nam odpowiedź, my też możemy coś od siebie dodać. To jest bardzo, bardzo, bardzo owocne. Wiek nie przeszkadza nam w tym, aby zrobić coś fajnego, coś, co może później zrobić wielkie wrażenie na widzach. I to jakby to, że jesteśmy z różnych środowisk i że mamy tak inne poglądy na różne spektakle, to też jakby pomaga w tym, żeby zrobić coś inaczej, coś innego. O wypowiedź poprosiliśmy również prezes teatru, panią Sylwię Czerwińską-Modrzejewską. To przedstawienie zostało przygotowane na 1 listopada, ponieważ w Teatrze Nasz jest od 7 lat taka tradycja, że jak gdyby taką formę protestu mamy przeciwko Halloweenowi i amerykanizacji naszych tradycji. I co roku robimy taki spektakl, który jest zadumą, który jest jak gdyby według nas adekwatny do tego święta, które przeżywamy 1 listopada. Zapraszamy zawsze widzów o 24 1 listopada na właśnie jakąś produkcję Teatru Nasz. W tym roku to była druga część Dziadów, czyli to, co dzisiaj możemy oglądać. I ponieważ spotkała się z dużym zainteresowaniem i podobała się widzom, którzy tutaj byli o 24, no to postanowiliśmy pokazać ją włocławskiej młodzieży i zaprosiliśmy szkoły. Dzisiaj zespół szkół technicznych u nas gości.